swoimi własnymi rukami pobudowali się przedstawicieli budownictwa. 28 listopada w miasteczku Skole otwarto Centrum Pracy z Młodzieżą imienia świętego Jana Pawła II. Uroczystego poświęcenia ośrodka dokonał arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki. Tu będzie miejsce dla spotkań i rozwoju dzieci, młodzieży, a później zgodnie z planem będzie to także miejsce międzynarodowych wydarzeń kulturalno-oświatowych. To, co już się odbywało, prowadzi majsterklasy, zajęcia z dziećmi muzyczne, rowerowe, jakieś malarskie, artystyczne, językowe, różnego rodzaju. Każdą pasję chcemy tutaj rozwijać, jaka to będzie można. Proboszcz parafii Siedmiu Boleści Matki Bożej w Skole, ksiądz Mateusz Grochla, który będzie opiekował się działaniem centrum, podziękował wszystkim zaangażowanym w finansowanie, budowę i pomoc we wszystkich procesach z tym związanych, za układ i powstanie takiego centrum, które będzie służyło jako miejsce spotkań, komunikacji i rozwoju miejscowej młodzieży i dzieci. Ośrodek ten powstał w ramach programu współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, jako połączenie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu rzeszowskiego i lwowskiego. Odbudowę budynku przeprowadzono przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Dziękujemy miejskiego Lwowa Skole, pan Mikołaj Romanyszyn. Cieszę się bardzo, że dzisiaj tutaj w Skole mogliśmy zakończyć projekt transgraniczny Polska, Białoruś i Ukraina i podziękować naszym partnerom w mieście Piastowym, księżom Michalitom, że wybrali nas na współrealizatorów tego projektu. Na ręce konsula Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie i prezydenta miasta Skole podziękowałem rządowi w Polsce i w Ukrainie, że uznali nas godnymi za ten projekt, realizację tego projektu. Skole jest pięknym miastem turystycznym, w pięknym położeniu i myślę, że tutaj przyjeżdżająca młodzież z Polski i młodzież z Ukrainy będzie pogłębiała swoją przyjaźń, te relacje kulturowe i będzie wzbogacała się właśnie pięknem tego także kraju, tego miejsca.